Cześć siemaneczko, witam was w kolejnym materiale na tym kanale. Ostatnio bardzo spodobał wam się film o legendach Polski, które mają realne szanse na znalezienie się w FIFA 17. Oczywiście podałem standardowo tylko 5 nazwisk, jednak wszyscy chcielibyśmy zobaczyć jakąś polską legendę w kolejnej odsłonie gry, więc dziś po prostu stwierdziłem, że umieszczę kolejnych 5 piłkarzy właśnie z Polski, którzy mają realne szanse na to, aby znaleźć się w FIFA 17. No to co? Lecimy. Na pierwszy ogień Włodzimierz Lubański, czyli polski napastnik znany ze swojej bramkostrzelności. Większość swojej piłkarskiej kariery spędził w Górniku Zabrze i to tam strzelił najwięcej goli. Jego największym atutem były niewątpliwie strzały, gdyż posiadał on niesamowitą umiejętność zamiany każdego uderzenia na cudowną bramkę. Dla reprezentacji zagrał w 75 spotkaniach, strzelając 48 goli. Od napadu przejdźmy teraz na chwilę na obronę, na której zdecydowanie powinien znaleźć się Jerzy Gorgoń. Ten mierzący 192 cm wzrostu zawodnik również przez większość kariery związany był z Górnikiem Zabrze. W reprezentacji zagrał w 66 spotkaniach, w których strzelił 6 bramek, co jak na fakt, iż był defensorem, jest całkiem dobrym osiągnięciem. Dodatkowo warto wspomnieć, że w 1972 roku strzelił aż 2 bramki w grupowym meczu z NRD. Zawodnikiem nieco kontrowersyjnym jest natomiast Ernest Gilimowski. Gdyby nawet jego karta pojawiła się w FIFA, to nie wiadomo, czy byłby zakwalifikowany jako Polak. Urodził się co prawda w Katowicach, jednak był to teren tamtejszego cesarstwa niemieckiego. Dla Polski zagrał w 22 spotkaniach, zdobywając 21 bramek. Później grał dla reprezentacji Śląska, w której trafił 7-krotnie w 6 spotkaniach. Ostatnim etapem reprezentacyjnym była reprezentacja III Rzeszy, w barwach której Gilimowski rozegrał 8 spotkań i 13-krotnie wpisał się w nich na listę strzelców. Mimo całej tej kontrowersyjności, mam nadzieję, że zawodnik ten, który był niebagatelnie szybki i zwinny, co jak pokazują statystyki, przekładało się na wysoką bramkostrzelność, znajdzie się kiedyś w FIFA, a może właśnie w FIFA 17. Lucjan Brychczy, wieloletni zawodnik Legii Warszawa, 4-krotny mistrz Polski, 3-krotny król strzelców ligowych, jest drugim najlepszym strzelcem w historii najwyższych ligowych rozgrywek w Polsce, w których strzelił łącznie 182 bramki. Były reprezentant Polski, kapitan reprezentacji narodowej olimpijczyk. Do tej pory pracuje dla Legii na różnych stanowiskach, czy to asystenta, czy to trenera jurorów. Niestety, szansa na jego ukazanie się w FIFA nie stoi na jakimś wysokim poziomie, gdyż EA raczej nie da karty legendy komuś, kto nie pokazał się za bardzo na arenie międzynarodowej. Chodzi mi tutaj o transfer do jakiegoś innego europejskiego klubu, bo naturalnie dla reprezentacji zagrał i to w 58 spotkaniach, strzelając w nich 18 bramek. Oczywiście mieliśmy jeszcze kilku innych świetnych napastników, których jednak zostawię sobie na kolejny odcinek, o ile takowy będziecie chcieli zobaczyć. Tymczasem dziś postanowiłem dołożyć do tej stawki jeszcze bramkarza, a mianowicie Jana Tomaszewskiego. Ciekawe jest to, że ma on na swoim koncie jedną zdobytą bramkę w karierze, a było to za czasów gry w LKS-ie. Kolejną ciekawostką może być to, że gdy w 1974 roku brał udział w Mistrzostwach Świata w RFN, w których reprezentacja Polski zajęła zresztą 3. miejsce, to 2-krotnie obronił rzuty karne i stał się pierwszym bramkarzem w historii, który tego dokonał na ważnej imprezie. Po tamtych mistrzostwach zdobył wielkie uznanie, a nawet Brazylijczyk Pelé nazwał go najlepszym bramkarzem świata. Tomaszewski był również nazywany bohaterem z Wembley, a także człowiekiem, który zatrzymał Anglię. Było to oczywiście skutkiem dobrego meczu z Anglikami w 1973 roku. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Tak jak mówię, jest to druga część i nie ukrywam, że zostało jeszcze parę polskich legend, których tematu tutaj nie poruszyłem. Jeśli jednak chcecie, aby pojawił się odcinek trzeci, pewnie już ostatni z udziałem Polaków w tej serii, to zostawcie mi pod tym filmem komentarz o jakiejś treści, że po prostu chcecie ten film i że warto, żeby ta seria była kontynuowana i warto właśnie, żeby w następnym odcinku znaleźli się również Polacy. Jeśli ten film się wam podobał, to oczywiście zapraszam was do zostawienia łapki w górę. Osoby nowe również mogą zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z materiałami. Ja się tymczasem się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie i piona.